Wniosek o odwołanie Doroty Piotrzkowskiej ze stanowiska przewodniczącej Rady Powiatu Wałbrzyskiego złożyli radni klubu Platformy Obywatelskiej podczas ostatniej sesji Rady Powiatu. W środę 13 kwietnia zwołano nadzwyczajną sesję, podczas której wniosek o odwołanie Piotrzkowskiej został poddany pod głosowanie. Zanim jednak do głosowania doszło, przewodnicząca wydała krótkie oświadczenie. Szanowna Rado, w miesiącu styczniu wybrali mnie Państwo, by stanęła na czele Rady Powiatu Wałbrzyskiego jako osoba, która będzie z rozwagą oraz poszanowaniem osób i prawa prowadzić sesję i realizować nałożone przez ustawę zadania. Dlatego od pierwszych dni powierzoną funkcję wykonywałam z należytą starannością i niezwykłym zaangażowaniem na dobra Rady i mieszkańców naszego regionu. Nie sposób w tym momencie zrozumieć i odnieść się do argumentów ujętych we wniosku o odwołanie przewodniczącej Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Moje zdziwienie również budzi fakt, że dwóch wnioskujących to byli przewodniczący Rady, znający doskonale specyfikę pracy i odpowiedzialności wynikających z tej funkcji. Pragnę przy tej okazji przypomnieć, że politykę zarządzania w powiecie wałbrzyskim kreuje zarząd powiatu, przedkładając Radzie materiały i projekty rozwiązań, które zostają przekazane Państwu do dyskusji i zatwierdzenia. Materiały, które wychodzą od przewodniczącej Rady, jest szeroko konsultowane i opiniowane przez radcę prawnego. Zgodnie z ustawą sesję zwołuje się w miarę potrzeby, przynajmniej raz na kwartał, a moja rola jest zebranie dokumentacji, przedłożenie ich w porządku obrad. Rola jako ustawodawca przypisał przewodniczącemu Rady Powiatu sprawa sprowadza się jedynie do administracyjnego kierowania Rady. Ścisła współpraca z przewodniczącymi Rady i zarządem jest ogromnym atutem w zapewnieniu ciągłości i sprawności podejmowanych działań. I tu chcę Państwu powiedzieć, że wiem, że można pracować jeszcze efektywniej, a nowe wyzwania nie są dla mnie przeszkodą, a nobilitacją dołożenia do doskonałości i żywię bardzo głęboką nadzieję, że nadal będę mogła pełnić tą zaszczytną dla mnie funkcję, Szanowni Państwo, tak jak wspomniałam na wstępie, z poszanowaniem ludzi i prawa. I bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Po wydaniu oświadczenia powołano komisję skrutacyjną, w skład której weszli radny Józef Piksa, Jarosław Buzarewicz i radna Grażyna Owczarek. Po 5-minutowej przerwie przystąpiono do tajnego głosowania. Komisja w składzie przewodniczący komisji Józef Piksa, członek komisji Grażyna Owczarek, członek Jarosław Buzarewicz przeprowadziła głosowanie w sprawie odwołania pani Doroty Piotrzkowskiej z funkcji przewodniczącej Rady Powiatu Wałbrzyskiego. W wyniku przeprowadzonego głosowania komisja skrutacyjna stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 17. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 17. Liczba kart wyjętych z urny 17. Jeżeli liczba kart nieważnych 0. Liczba kart nieważnych 0. Głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 17. Liczba głosów ważnie oddanych za odwołaniem przewodniczącej Rady 9. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw odwołaniu przewodniczącej Rady 8. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Minimalna liczba głosów wymaganych do odwołania przewodniczącej wynosi 9. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że w wyniku głosowania radni opowiedzieli się za odwołaniem pani Doroty Piotrzkowskiej z funkcji przewodniczącej Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Podczas głosowania nie zaszły okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania. Na tym protokół zakończono podpisy członków komisji skrutacyjnej. Dalszą część obrad poprowadził wiceprzewodniczący Rady Stanisław Janor. Troszeczkę inaczej to wygląda. W głosowaniu tajnym, owszem, 9 radnych opowiedziało się za odwołaniem pani Doroty Piotrzkowskiej, 8 było przeciwnych. Później Klub Platformy Obywatelskiej złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad, o wybór przewodniczącego i tutaj niestety już przegrali. Więc proszę Państwa, no mamy do czynienia, ja tu będę wypowiadał się jako Krzysztof Kwiatkowski, z kupczeniem po prostu albo zastraszaniem radnego. Radny, który nie jest przekonany ideologicznie do tego, aby popierać pana Walczaka, pana Lipińskiego i Orpla,
W tajnym głosowaniu głosuje przeciw koalicji, natomiast jak trzeba pokazać prawdziwą twarz i przyznać się do tego, że chce się być z Walczakiem, z Orplem, z Lipińskim, to już ten radny chowa się. Proszę Państwa, to jest dziecinada w samorządzie, bo w samorządzie przychodzi się reprezentować mieszkańców. Pan Walczak nie reprezentuje mieszkańców, on reprezentuje interes określonej grupy ludzi. Głosuje przeciwko mieszkańcom Głuszycy. To było wielokrotnie potwierdzane tablicą ogłoszeń, jak ci radni się zachowują. Została ogłoszona przerwa i bardzo dobrze, bo Stanisław Janor jako wiceprzewodniczący pełni obowiązki, więc prace rady nie zostały zachwiane. W dzisiejszym porządku obrad niestety wnioskodawca nie przewidział punktu wybór przewodniczącego. Myśmy mu umożliwili to wprowadzenie, no ale nie ma niestety sił na sali, żeby to przeforsować. Ja mam nadzieję, że radny, który zdradził koalicję w tym tajnym głosowaniu, będzie miał na tyle godności, na tyle powagi, że stanie i powie: tak, popieram pana Walczaka, pana Orpla, pana Lipińskiego. Ale niech to powie swoim wyborcom: tak, jestem za tym, żeby pieniądze z dróg szły na budowanie centrów sportu w Jedlinie-Zdroju, ratowanie budżetu taty Kamila Orpla. Niech powie, że jest za pomysłami pana Walczaka, który nie wiem tak do końca, kogo reprezentuje, czy interes i tak naprawdę co chce budować, bo mówi: budujemy drogi, później głosuje przeciwko, więc ja się w tym troszeczkę pogubiłem. Szanowni Państwo, co by nie było, powiem Państwu jedno. Ten zarząd i ta koalicja pokazała, że można zrobić 3 razy więcej za te same pieniądze. I tego nikt nam nie odbierze. Nawet gdyby doszło do zmiany władzy w powiecie wałbrzyskim, to proszę pamiętać, że my będziemy w tej radzie. Więc będziemy rozliczać pana Lipińskiego i innych z ich działań. Chcą się z nami mierzyć? Przyjmujemy wyzwanie. Pan Lipiński 20 lat siedział w powiecie i jego osiągnięcia są naprawdę mizerne. Troszkę zabłyszczał przy Józefie Piksie, który powprowadzał inwestycje w tamtej kadencji. Reszta rozpada się, jest marnej jakości, za przepotężne pieniądze. Tak mogę podsumować działania tych panów tutaj w powiecie wałbrzyskim. Czekamy, Szanowni Państwo, 28. Okaże się, czy mają większość, czy nie. Przypomnę jeszcze, że zarząd działa i nic się nie dzieje, Szanowni Państwo. Żeby odwołać zarząd, trzeba mieć 11 radnych. Z tego, co widzimy, Klub Platformy Obywatelskiej ma problem ze znalezieniem 9 zdeklarowanych radnych. Czy większość radnych powiatu wałbrzyskiego poparła wniosek naszego klubu? To oznacza, że identyfikują się z tymi uwagami, które my przedstawialiśmy. Te uwagi oczywiście dotyczyły pracy Doroty Pioczkowskiej na stanowisku przewodniczącej Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Tych uwag jest bardzo wiele. Między innymi nie może być tak, że sprawy, którymi interesują się radni, które dotyczą bezpośrednio radnych, najpierw trafiają do mediów i tak naprawdę to ci radni dowiadują się o tym wszystkim z mediów. Ponadto nie mieliśmy możliwości tak naprawdę sprawnego zapoznawania się z materiałami na sesję. Mówię tutaj o zwoływaniu komisji na ostatnią chwilę. To, co Państwo również widzą, czyli była zwołana sesja, a komisja odbywała się dzień przed sesją, czy najdalej 2 dni przed sesją. A tak naprawdę my nie rozmawiamy tutaj o wydatkach rzędu kilku czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu złotych, ale rozmawiamy o wydatkach rzędu kilkuset tysięcy, czy o wydatkach rzędu kilku milionów złotych. Sesja została przerwana. Kolejne punkty będą procedowane w dniu 28 kwietnia. Podczas sesji nadzwyczajnej nie głosowano nad wyborem nowego przewodniczącego.